Dzień dobry, witam, witam. Dzisiaj jesteśmy w nowej miejscówce w okolicach wsi Mdzewo koło Olszewa. Przyjechałem tutaj w głównej mierze rozejrzeć się za zrzutami, no bo tak patrząc tutaj w bazie danych o lasach na mapach łowiectwa, zauważyłem, że w naszej okolicy no jest to miejsce, gdzie powinno występować stosunkowo dużo, jak na moje tereny, jelenia i łosia. Dodatkowo uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych lasów tutaj w promieniu kilkunastu kilometrów ode mnie. I jeszcze dodatkowa opcja, rosną tutaj smardzówki czeskie, więc też się na pewno za nimi rozejrzę, czy w tym roku też się pojawiły. No co, no na razie to dopiero do lasu wchodzę. Dużo wam nie pokażę. Ale później, im głębiej, tym fajniej. Fajny kompleks leśny, bo są najróżniejsze rodzaje drzew. Od lubiących podmokłe tereny do takich bardziej suchych. Nie pamiętam, nie sprawdziłem, jaki jest obszar tego lasu. Jak wrócę do domu, to zerknę. No, czeka mnie tu chyba cały dzień, o ile baterie wytrzymają. Zobaczymy, może trochę porobimy zdjęć, może ponagrywamy jakieś ptaszki. O, już widzę, że zwierzyna jest, bo odchody leżą. No co, pokażę wam trochę, jak tutaj sprawa wygląda. Oczywiście spakowałem się pięknie, wziąłem wszystko, co potrzebne. Poza jedną z bardziej potrzebnych opcji, czyli lornetką. No i co? I będę musiał skupić się na poszukiwaniach w lesie, ponieważ wyglądanie na pola trochę się mija z celem. Nie dojdzie nic, ale tak by leżało. A szkoda, bo tutaj też wokół tych lasów jest sporo łąk. No ale trudno. Mój błąd. Nie wiem, nie wybrałem jeszcze dokładnie trasy, nie wiem, jak tutaj będę wędrował, ponieważ ten las i tak dla mnie jest niezbadany. I to też fajna sprawa, bo tak naprawdę człowiek idzie, gdzie go nogi niosą, a i tak ma wrażenie, że tu jeszcze nie był. No i tak naprawdę, no nie był. Co tu o tym lesie ciekawego można powiedzieć? Byłem tutaj pierwszy raz 2 lata temu, właśnie poszukując smardzy. Wyczytałem w internecie, że, znaczy no sprawdziłem na mapach, że występuje tutaj bardzo dużo jesionu. Chyba najwięcej w okolicy. No więc wsiadłem na rower, przyjechałem i tak, to była prawda. Jesionu była tutaj co niemiara, z tym, że 95% tych jesionów było po prostu powalonych. Nie wiem, czy one ze starości poległy, czy to jest kwestia podłoża, czy jakiejś choroby. Tutaj nie wiem, co leżą za drzewa, bym musiał się zbliżyć, ale jak dotrzemy do tego miejsca, gdzie leżą właśnie jesiony, to też pokażę, jak ta sprawa wygląda. No i dobra, żeby nie marnować baterii, lecę, rozglądam się, szukam, jak trafię na coś ciekawego, oczywiście będę nagrywał. No i tak startując, bierzemy, patrzymy na tarczę zegara, godzina 9.15 około. Startujemy nad takim pseudostrumyczkiem, jeszcze nie zagłębiając się za bardzo w las. Słychać śpiew ptaków. Fajny taki poranny właśnie, chociaż teraz 9.00, to już słońce dosyć wysoko jest nad drzewami. Ale można posłuchać. Żurawie w oddali.
Jeszcze jestem ciekaw. Przez rok ten las nie został za bardzo wyczyszczony, bo rok temu tam już leśnictwo się wzięło za gospodarowanie drewnem. Ciekawe, jak daleko się prace posunęły. Też to było takie fajne miejsce. Dla mnie pseudo puszcza. Dużo terenów tak jakby nie zdeptanych ludzką stopą. Nawet nie trzeba daleko wchodzić w las i tu już czuć taką dzicz. Ale przyjemną dla oka. Zawilce. Polankę z zawilcami. No jest, jest mokro. Praktycznie wszędzie stoi woda, ale naprawdę przyjemnie się po niej chodzi. Przynajmniej tutaj na razie. Właśnie na taki teren jak tutaj przydałaby się lornetka, żeby wejść na jakiś pień, konar i się rozejrzeć. Może jest niewiele. Widać, że są wydeptane ścieżki, są ślady odchodów, może tutaj nie, no ale leżą pewnie w tej wodzie. Tu przez tą największą wodę to przelecę tak w miarę szybko. Tu by czasu brakło, żeby to przewertować. A ja chcę dzisiaj taki rekonesans ogólny zrobić, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje w różnych miejscach. I dopiero wtedy, jak już obczaję, co się gdzie dzieje, to pomyślę nad jakimś sprecyzowanym celem, a nie błądzić się w ten wariat w krzakach. No i przede wszystkim wziąć sprzęt ten najpotrzebniejszy. Tam mówiłem, że przejrzystość jest fajna, a tutaj już coraz bardziej gęsto. Coraz bardziej ciemniście się robi. Coraz bardziej sucho. No i trzeba się rozglądać. O, dziczek ruszył.
proszę. O, tu jest ich chyba więcej. Aha. Zobaczmy. Idą. Ale chyba wkurzona. No i fajnie. No i super. Dobre i to, że się chłopaki dali nagrać. Mam nadzieję, że mnie nie poturbują dzisiaj. No jednak fajnie byłoby przyjść następnym razem w komplecie z obiema nerkami, z całą wątrobą. A przede wszystkim na własnych nogach. Widać, że jest ścieżka przedeptana. I tam się robi coraz ciekawiej. Coraz fajniej. Rok temu zrobiłem taki błąd, że przyjechałem tutaj nie w gumakach, a w kozakach. No i wiele miejsc było niedostępnych. A dziś mogłem zrobić lepiej. Mogłem tylko wziąć wodery. Ale czy one będą tutaj potrzebne? No nie. Widać, że drzewa są zaznaczone, tak jak planowane jakieś tutaj były żniwa. Ale jeszcze się wyrobiłem spory. No tu jest super. Tu jest super. I to fajnie jest powiedzieć, że człowiek nie wie, gdzie idzie. A te swoje okoliczne lasy to już przeszperane w dół i wszerz. Nie za bardzo mają się zaskoczyć. Dobra, w takim razie. W takim razie tam leci. Zaczyna się unosić zapach żywicy, bo oto wstępujemy w szeregi drzew iglastych. Mamy tu trochę świerko, sosny i trochę cienia oczywiście. No to wiadomo, że las od razu się staje gęstszy wtedy. Jest taki błoniczek ogrodzony, ale przejdę się zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś rozgrodzenia, żeby przejść. Bo młodnik to jednak zawsze kusi. Kusi jak proboszcza na zakrystii. Nie wiem, czy właśnie trzymać się bliżej tego ogrodzenia, czy bardziej w głąb.
Kiedyś miałem taką taktykę, że jak nie wiedziałem gdzie iść, to szedłem wydeptanymi ścieżkami. No i powiem szczerze, że parę razy trafiłem na zrzut kilkuletni. No bo to wiadomo, jak ścieżka jest wydeptana, to znaczy, że coś tamtędy częściej chodziło. A jak coś częściej chodziło, to się równa większe prawdopodobieństwo zrzucenia. Aha. Tam nie będę iść. Tu może troszkę zobaczymy. Tak naprawdę, gdyby chcieć, to można tutaj z akumulatorem pod pachą i aparatu nie wyłączać. Jak dla mnie. Tu już widać, leży trochę gałęzi, czyli tu już przecinka biała. Ciekawe, kiedy dokładnie. Rzadko mnie można spotkać topole w takich ilościach nasadzone. Fajny widok. A propos właśnie topoli, to mamy taką ciekawostkę, że najcięższym organizmem na świecie jest właśnie drzewo topola łosika. Pando się nazywa. Dlaczego najcięższe? Ano bo zostało stwierdzone, że ono ma tyle odrostów z korzeni w postaci pni, w postaci drzew, że waży chyba około 6000 ton i zajmuje obszar 40 ponad hektarów. Jeden organizm, jedno drzewo, jednocześnie najcięższe. Bo za największe uważa się opieńkę. Ale to już na inną okazję. Idziemy dalej. Powiem wam, że od momentu jak wszedłem w te suchsze partie lasu, te świerki, sosny, tak praktycznie żadnych śladów bytowania zwierzyny tu nie ma. W szczególności chodzi mi o odchody. No dosłownie nic. Akurat nie zamierzałem tutaj dłużej chodzić, ja tylko tędy przechodzę w stronę właśnie taką niższą. Ale to i tak dziwna sprawa. Żeby ani jednego bobka tu nie było. Ale jest sucho, w tym miejscu jest suchutko. Myślę, że jak tam przejdę brzegiem lasu po takich trawiastych zaroślach, to może coś się przyuważy z wschodniej strony. Tak właściwie to już na jakieś łąki wychodzę. No już wyjrzymy. No, a tu nawet jakaś łapka jest, widzę. Tak. Z
sporo jest w tym lesie takich rogów, strumyczków. Ja tak w sumie dużo część czasu to właśnie przy nich się poruszam. Trochę co dla mnie takim wyznacznikiem orientacyjnym. Łatwiej mi się wtedy połapać, w którym kierunku idę, bez patrzenia na nawigację. Ale cały czas na razie z krajem lasu. Jak przyjdzie taka potrzeba, to później się zagłębię. Ale nie widać, jak na początku się podnieciłem, że są ślady bytowania zwierza, tak teraz nie widać. Może po prostu nie ten teren. Może właśnie od tej wschodniej strony mi się bardziej poszczęści. No ale jakoś tutaj muszę się przedostać. Zaczynają się trzcinowate zaręby, co się wiąże z większą liczbą kleszczy. Wiesz, na razie to i tak nie jest źle. No i tu już muszę pokombinować. To jest urok tych poprzewracanych drzew. Trzeba nadrabiać czasami trasę. Był rowek i nie ma rowka. Pojawia się i znika. Jak proboszcz na pasach. Tu już jakieś ślady w tym mokrym terenie widzę. Odcisnęły się w błotku. Może właśnie tu wolą przebywać. Łosiowate i jeleniowate. Nie prosto. Obrzeżem lasu. Na tych łączkach, gdyby człowiek wcześniej, na początku sezonu się pojawił, to może by coś upatrzył. Fajne, interesujące miejsce. Jest ambona. Mi jednak zostaje poszukiwanie w lesie. Niemniej przyjemne, a może nawet bardziej. Na razie trafiłem na jakieś miejsce, gdzie są ślady,
raz jeszcze tu był. Tutaj mamy małą sosenkę połamaną. Tam dalej widziałem odchody. No więc zagłębię się tutaj chociaż trochę. Ten wodniczek, mam nadzieję, że mnie jeżyny nie zniechęcą. Zobaczymy, czy jest więcej tutaj śladów betowania. O, tam daleko to nie dojdę. Bo woda stoi. Nie za bardzo chce mi się iść w ciemno. To na tego z brzegu zbadajmy. Są ślady na pewno. O kurde. O, ładnie. Tu i węże są. Co to może być? Chyba żmija. O, skubana. No pokaż mordkę. Czy za skroń jest? Chyba żmija. Ale chyba ona bardziej spanikowała niż ja. Pokaż się jeszcze przed odchodnym. No to chyba mnie jednak zniechęcili. Dobra. No to poddaję się, tutaj idziemy w drugą stronę. No i jeszcze całe szczęście, że był gumak, to może by mnie zasłonił, chociaż nie wiem, jak to dokładnie z tymi wężami u nas w Polsce jest. Wiem, że na pewno występuje skroniec niejadowity, no i żmija zygzakowata, ale ta z kolei chyba jest jadowita, z tym, że ona właśnie atakuje w ostateczności. Zweryfikuję informację oczywiście w domu. Bo nie chcę tutaj szerzyć herezji. Ale fajnie, fajnie. Adrenalinka podskoczyła. Będzie nowość na kanale. Mam nadzieję, że będzie ją widać na tym nagraniu. I może zweryfikuję z bliska, co to było. Zawężowate stworzenie. Jeszcze jakiś gatunek węża w Polsce występuje bardzo rzadko, no ale nie zakładam, żeby to był akurat ten. Skoro rzadki, to raczej w takim pospolitym terenie go nie spotkamy. Tak się zdaje, kurczę, łatwo powiedzieć. O, żmiję zygzakowo, to poznałem po tym, że ma taki charakterystyczny zygzak na plecach. Zygzak na plecach. No tak, ale jak ci świeci słońce w oczy, do tego wszędzie trawa, te kolory się jakoś tak skrzą,
No, już trzeba byłoby wcześniej chociaż raz go zobaczyć, żeby można było odróżnić. Ja powiem szczerze, spuszczam ręce. Zbliżam się już pomalutku do miejsca na Smarzówki Czeskie, zobaczyć czy w tym roku są tutaj czy nie ma. Ale chyba czas się przedostać na tą drugą stronę w jakiś sposób. Tu będzie pewnie problem. Zdecydowanie. A widać, że zwierzyna sobie jakoś poradziła. No nie znajdziemy jakieś bardziej płytkie miejsce. O, tu jest idealnie. Zobaczymy, jak się uda skopać. Czy będzie śmiesznie. Pesk. Bardzo blisko miejsca, gdzie rok temu smarzówki były. Właściwie są dwa takie miejsca blisko ciebie. Można by je nawet nazwać jednym. No zobaczymy. Tutaj widać, że jest składowane drewno, więc ciekawe, czy nie zniszczyli stanowisk. Karmi tak jak był, tak jest. Sporo tutaj takiego zaoranego. O, ciekawe. To pole niby są z tej strony. Dokładnie nie pamiętam. No zobaczymy. Nie pamiętam, jaki był dzień, jak ja byłem rok temu tutaj. Też na pewno kwiecień, tylko mogło być później. Nawet głośno tutaj czegoś szukał. O, tu jest fajniejszy spot. Tu jest jedna taka ładna. O, jedna. Tutaj mamy drugą. Jeszcze gdzieś widziałem. Aha, tutaj. Trzecia. W małym obszarze, może wilgotniej. Zobaczmy jeszcze trochę dalej. W jednym miejscu rosną, właśnie w tym samym miejscu co smarzówki. Co to będzie za grzybek? Jak się orientujecie, to dajcie znać. Tu na jakie kolorowe miejsce trafiłem. Cała polanka przylaszczek i zawilców. Tam jeszcze w oddali. Ekstra. No i trafiłem ostatecznie do tego miejsca, o którym mówiłem, gdzie dosłownie co chwila, co parę kroków leżą zwalone jesiony. Jeden czy drugi. To co leży to właśnie jesiony. Nie mówię, że leżą wszystkie, ale zdecydowana większość. Szkoda. Zupełnie jakby je ktoś tak celowo poprzewracał.
w oddali tak samo. No i teraz czeka mnie przeprawa przez te poprzewracane drzewka. No i pomału już się kieruję do punktu, z którego wystartowałem. Jeszcze kawałek drogi mnie czeka, ale już tak na spokojnie. Chciałbym od tej strony teraz bardziej mokrej przejść, o ile da się. Trochę pooglądać tej roślinności pięknej. Szkoda tylko, że nie udało się nic podnieść dzisiaj. Myślałem, że w takim lesie to jakiś ogryzek się znajdzie. Ale tak naprawdę to co ja tutaj obszedłem. Tylko tam, gdzie było łatwo dostać się. I to też tak bardziej się rozglądając za grzybami niż za tymi zrzutami. Myślę, że miejsce to by wymagało głębszego sprawdzenia. Ale to właśnie już bez takiego sprzętu. Najlepiej we dwie osoby. Wtedy można by się było pokusić o jakiś większy obszar, o jakieś takie trudniej dostępne miejsca. Może tam właśnie coś leży. No nie podejrzewam, żeby naprawdę tutaj ktoś się tak przewertował. Ale tutaj mamy dowody, że na pewno zwierzęta tutaj się kręcą. Także co, ja powoli sprzęt chowam. Myślę, że jeszcze może wytrzymam się, jakieś zdjęcia zrobię, o ile będzie czemu. Wracam do domu, montuję filmik i wrzucam. Także liczę, że kolejna wyprawa już poskutkuje nagrodą w postaci trofeum. Do następnego razu.